I małżeństwo jest trudne. Trzeba mieć siły. Trzeba mieć naprawdę dużo siły na małżeństwo. Niektórzy mówią, ojej, małżeństwo. Drobiazg. Się rano wstaje, się je śniadanie, się idzie do pracy, się z pracy dzwoni do żony kupić koperek czy pietruszkę, żona odzwania, kup jeszcze serek wiejski homogenizowany, się wraca z pracy, żona robi obiad, się je, się ogląda serial telewizyjny, się idzie do łóżka, się seks uprawia bez grzechu. Jakie to proste. A ktoś powiedział, małżeństwo? Małżeństwo to tak, jakby wściekłego kota i wściekłego psa wrzucić do łodzi podwodnej, zakrąć za nimi luk, puścić ich w podróż dookoła świata i dzwonić co 2 tygodnie, co u was słychać. Szczęśliwe małżeństwo jest to dowód na istnienie Pana Boga. Rozumiecie? To jest trudne i musisz mieć facet siłę dla całą rodzinę.